Kronika Transportu. Stary zło? Nie gonią. Każdego roku stolicę Katalonii odwiedza 9 milionów osób. Na barcelońskiej starówce, w okolicach Sagrady Familii i w pobliżu plaż coraz rzadziej można spotkać rodowitych Barcelończyków. Jest tam drogo i głośno. Maria Luisa, mieszkanka nadmorskiej Barcelonety, skarży się polskiemu radiu na nielegalne pensjonaty, których goście ukrywali się co noc. W Barcelonie jeszcze... Będę czekał, kurwa, gdzie na czerwonym się... Kurwa, czerwone, kurwo! Czerwone, kurwo, jest! Czerwone, kurwa, jest! Czerwone, kurwa, jest! Dziwka jedna, pierdolona. Przez chwilę się dwóch kurwa kierowców przede mną pobiło niemalże. Tam na szybę już na wprost. Bo miałem podjechać pod Tesco, mówię, Anna, tekstuję do ciebie, żebyś tam przyszła na Tesco, to może tam wiesz. Ale mówię, cholera, wariaty jakie to. Przyjechał na mi ten drugi malarz, wytatuowany z kurwy ten jakiś kryminalista, że ja pierdolę. I tego, chyba wezmę go kurwa do Charlotte, pójdę, dopukam, powiem, że przyszliśmy na wycenę i namalowanie zrobić. Kolega chciał obejrzeć mieszkanie, bo będziemy malować. Nie, no ja cię nie zrozumiałem, kochana. Przecież chciałaś malować, skończyłem ci remont domu, teraz mamy malować, tak? No przecież tamten pucywód nie maluje, no. Tam nie, wsadziłem do tych i tutaj, mówię, no bo to przyszedł już. Przyszedł już się ma robić, wiesz. No ten to niech potrzebuje, jeszcze kurwa dwóch potrzebuje takich, wiesz, malarzy. No, ty dzwonię do Bartka, dzwonię do tych, jak oni, wiesz, nie dzwonią mi dzisiaj, to niech się zalają, ani grosza kurwa nie dostaną. Bo ja się martwię, zaraz się dostanę pieniądze. Robotę te. Pierdoli, bo już miał dostał pieniądze jedne czy drugie.